Oto Marina Joyce. Jeżeli dobrze pamiętacie, w 2016 roku miejsce miała wokół niej gigantyczna drama i ogromne kontrowersje związane z jej rzekomym porwaniem, uprowadzeniem, dziwnymi zachowaniami na filmach, wołaniem o pomoc do widzów, a także bardzo wieloma innymi czynnikami, które budziły niepokój pośród jej odbiorców. Moi drodzy, przed wami sprawa Mariny Joyce. Także dzień dobry wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, drogi widzu, zostaw suba, nie bądź paruwa, wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc, żeby rozpocząć naszą historię, musimy najpierw cofnąć się do 2016 roku. No dobra, dokładniej to do 2010 roku, kiedy to Marina Joyce zakłada swój kanał na YouTube, a najwcześniejsze materiały, do których mamy dostęp, pochodzą z 2012 roku. Jak nie ciężko się domyślić, kanał nazywał się Marina Joyce i był prowadzony przez Marinę Joyce. W filmach też występowała Marina Joyce, która pokazywała życie Mariny Joyce. Nie no, dobra. Generalnie był to do bólu typowy i przeciętny lifestyle'owy kanał prowadzony przez nastolatkę na początku drugiej dekady XXI wieku. I przez te pierwsze kilka lat działalności zupełnie niczym się nie wyróżniał, no pomijając fakt, że Marina zdobyła całkiem sporą popularność, aczkolwiek wszystko staje się faktycznie interesujące dopiero w 2016 roku, kiedy to staje się coś bardzo dziwnego, a temat Mariny Joyce staje się bardzo, bardzo popularny. A zasadniczo popularniejszy niż kiedykolwiek był i prawdopodobnie niż kiedykolwiek będzie. Bowiem wówczas zupełnie znikąd po internecie, kiedy pojawiał się w ogóle temat Mariny Joyce, ludzie zaczynali pisać o swoim zaniepokojeniu co do jej stanu psychicznego i fizycznego. Generalnie od początku 2016 roku na jej kanale zaczęło dziać się coś dziwnego, niewytłumaczalnego, a widzowie zaczęli to dostrzegać. A owa dziwność pojawiała się w jej zachowaniu na filmach, które odbiegało od tego, jak zachowywała się wcześniej. Być może ktoś ją skrzywdził, a teraz przechodzi przez coś ciężkiego. Wygląda trochę szczuplej, więc mam wrażenie, że przechodzi teraz przez ciężki czas. Inne komentarze także zwracały uwagę na to, iż Marina jest szczuplejsza, a także bardziej poddenerwowana na filmach. No mniej więcej w tamtym okresie Marina zabrała tak jakby głos w tej sprawie, pod jednym z komentarzy. Czy wszystko gra? Nie wydaje mi się, ona już jest dość chora. Co się z nią dzieje? Co masz na myśli mówiąc, że jest chora? Jeżeli porównasz jej starsze filmy z tymi nowszymi, zauważysz gigantyczną zmianę w jej zachowaniu. Ona najpewniej jest na jakichś drakach albo ma depresję. Myślę, że ma depresję i to dlatego bierze narkotyki. Marina odpowiedziała na te komentarze dwoma wiadomościami. Pierwsza była twierdząca. Tak. I emotikonka płaczu. Druga brzmiała nie. Pojawiła się chwilę później. Niby obie się wykluczają, aczkolwiek żaden z komentarzy nie został usunięty, więc prawdopodobnie Marina jakoś tutaj trollowała. Aczkolwiek na tamten moment fani Mariny mieli kilka powodów do zmartwień i to na kilka miesięcy. Aż do 2 lipca 2016 roku, kiedy sprawa ponownie przybrała na rozgłosie, po opublikowaniu pewnego konkretnego, znanego filmu przez Marinę. Był to mianowicie po prostu kolejny materiał na kanale Mariny Joyce o nazwie Pomysły na outfity na randkę. Niby niczym się nie wyróżnia. No tylko, że w piku zdobył około 50 milionów wyświetleń, ale teraz już go nie zobaczycie, bo Marina go zdjęła z jakiegoś powodu. No ciekawe jakiego. Tak jak wspomniałem, sam materiał nie odbiega za bardzo od pozostałych na jej kanale. Pomijając sam fakt, iż Marina zachowuje się tutaj zupełnie inaczej niż zwykle, jakby jest tam nieobecna, zdenerwowana, nie taka, jak była zawsze. Pewne rzeczy w tym filmie bardzo zaniepokoiły widzów Mariny, a było ich kilka. Między innymi w pewnym momencie w kadrze nagle pojawia się czyjś palec, który pokazuje Marinie, nie wiem, gdzie ma stanąć, gdzie ma się obrócić, co ma dokładnie zrobić. I było to dla nich dziwne z tego powodu, ponieważ Marina ponoć nigdy wcześniej nie miała kogoś, kto pomagałby jej w nagrywkach. A co więcej, nigdy nie miałaby kogoś, kto w ten sposób kierowałby ją, co ma zrobić i kiedy ma zrobić. W tym momencie widzowie Mariny zaczęli czuć poważny niepokój, a przez następne filmy otrzymywali coraz więcej powodów do tego. Chociażby w tym materiale zwrócono uwagę na jej zachowanie. Marina odwraca się, patrząc najpierw w jednym kierunku, ale później nagle nerwowo patrzy w innym. Tam, gdzie miała patrzeć, gdzie ktoś kazał jej patrzeć, podobno. Nieco później na tym filmie ma miejsce podobna sytuacja. Co więcej, w tej samej scenie jakby widać, że dziewczyna ma na rękach ogromne siniaki. Co więcej, są one widoczne również na jej plecach. A gdyby tego było mało w 13 sekundzie filmu, słychać bardzo cichutkie, szeptane help me. Pomóż mi.
pomocy. No i z jednej strony można by powiedzieć, że to trochę nadinterpretacja, ale zdaje się, że to faktycznie zostało tam wsadzone chociażby po to, żebyśmy o tym dyskutowali. No i jak widać poskutkowało, ale na tamten sposób ludzie mówili, że to faktycznie znaczy coś złego. Tak więc podsumujmy to sobie. Parę miesięcy wcześniej ludzie zauważyli inne zachowanie Mariny i byli tym zaniepokojeni. A co więcej, sama Marina dodatkowo podkręcała sytuację. Następnie pojawia się materiał, gdzie po pierwsze Marina znowu zachowuje się dziwnie. Ujawniona zostaje obecność kogoś innego, kto stoi za jej filmami. Sama Marina jest zaniepokojona, widać siniaki na jej ciele, a ponadto szepta pomocy. To musiało skończyć się tylko w jeden sposób. Z miejsca temat podchwycili widzowie Mariny, a także cała reszta internetu, a temat Mariny Joyce chwilowo w 2016 roku stał się chyba największą rzeczą w internecie. YouTube, Twitter i każde inne miejsce było dosłownie zalewane informacjami o Marinie i różnymi komentarzami w tej kwestii. Tak więc tamte czasy to była w ogóle gigantyczna histeria wokół Mariny Joyce i już za chwilę przeczytam wam kilka tytułów, kilku filmów z YouTube'a. YouTuberka porwana Marina Joyce. Mroczna strona YouTube'a. Czy YouTuberka Marina Joyce woła o pomoc? Eng. Historia Mariny Joyce plus rozdanie na 20 tysięcy subskrypcji. Zaginiona YouTuberka, czyli cała historia Mariny Joyce. Mroczna strona YouTube. Prawda o Marinie Joyce w końcu wyszła na jaw? Marina Joyce. Fake porwanie. Saving Marina Joyce. Hotel Mafia 3. Kim jest Poppy? O tym może kiedy indziej. Co niektórzy nawet skontaktowali się z policją, aby policjanci sprawdzili, co dzieje się z Mariną, podając im adres, który Marina podała wcześniej w filmie na 100k, żeby ludzie mieli jak przesyłać jej gifty i tak dalej. What the fuck? Aczkolwiek nic to nie dało, ponieważ jak się okazało, Marina wyprowadziła się stamtąd kilka miesięcy wcześniej. W każdym razie w tamtym momencie ludzie wysnuli kilka teorii odnośnie tego, co mogło dziać się z Mariną Joyce. Nie są one zbyt oryginalne i znając życie, wpadniecie bez problemu na każdą z nich. Tak więc pierwsza zakładała, iż Marina Joyce jest na coś chora. Chora psychicznie. Ma jakieś zaburzenia, depresję, nie czuje się dobrze, co bardzo mocno wpływa na jej zachowanie, co później widzimy na jej filmach. Druga teoria zakładała, iż Marina Joyce jest uzależniona od narkotyków, czy od czegoś w tym typie. Że to właśnie narkotyki prowokują jej dziwne zachowanie i to przez nie jest taka inna, zupełnie inna. Aczkolwiek później pojawiła się dodatkowo trzecia teoria, która zakładała coś jeszcze, iż Marina Joyce została tak naprawdę porwana. Że jest przez kogoś przetrzymywana, przez kogoś, kto ma pełną kontrolę nad jej kanałem i zmusza ją do nagrywania kolejnych filmów. I gdyby tak połączyć wszystkie kropki, to naprawdę miało to trochę sensu. Otóż obecność kogoś jeszcze, dziwne zachowanie, siniaki na ciele. Dodatkowo ludzie zwrócili uwagę na kraty w oknach, czy też na broń znajdującą się w pokoju, w którym nagrywała, ale od razu to nie ma w ogóle sensu, bo... No wiadomo. Ponadto w kilku innych filmach dziewczyna nerwowo patrzy się w różne strony, nerwowo patrzy przez okno, widocznie czegoś się boi, a nawet czasami po zauważeniu czegoś od razu kończy film, poprzedzając to podejrzanym cięciem. Dodatkowo do tego można dodać również ten moment, gdzie dziewczyna miała pokazać swoją stopę. W tych czasach to brzmi dość ciężko. W każdym razie nie zrobiła tego, bo rzekomo nie mogła, ale w chwili, kiedy nie może tego zrobić i próbuje skoczyć, słychać jakby łańcuchy na kostkach, jakby była przykuta. Zresztą sami się wsłuchajcie. What socks are you wearing? I'm wearing no socks. I am sockless. Wait, let me see if I can jump and show you. I can't jump and show you. I just tried really hard then, but... Tak więc jak widzicie, było wtedy grubo i to dość mocno grubo, ale pójdźmy dalej w tę historię, bo jest jeszcze o czym opowiadać. Na temat tych i kilku innych dziwnych znaków powstał pewien dokument. Nie film dokumentalny. Tekstowy dokument. Który został wrzucony na Twittera, a po tym Twitter wybuchł. I pokazało się tutaj masę innych komentarzy na temat całej sprawy i temat znowu stał się gigantycznie popularny. Bardziej niż wcześniej. Ba, na samym Twitterze najpopularniejszy stał się hashtag Save Marina Joyce, pod którym ludzie pisali swoje zdanie na temat tej sytuacji, a także... podawali rozmaite dowody. Aczkolwiek wspomniane teorie na ten moment zostawmy i przejdźmy do tego, co działo się dalej w tej historii. Propos siniaków Mariny, ludzie zaczęli kopać coraz głębiej, a w końcu odnaleźli pewne stare zdjęcie, wykonane około 2014 roku, gdzie Marina też jest cała posiniaczona. Wobec tego w całej sprawie pojawił się wątek, jakoby takowy incydent miał już kiedyś miejsce, a teraz powracał, w sensie w 2016 roku. Gdyby tego było mało, ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, iż jeżeli zoomujemy bardzo mocno na jakiś przedmiot typu lustro albo oczy Mariny, zobaczymy mężczyznę, który się w nich odbija.
mężczyznę w ski masku, w sensie w kominiarce. A w międzyczasie Marina, czy to na Twitterze, czy to w innych miejscach, cały czas zostawiała tweety, gdzie mówiła, że wszystko jest w porządku. Ludzie, wszystko jest totalnie okej. Czuję się dziś bardzo dobrze i rozpala mi serce, kiedy widzę, jak wiele osób się o mnie martwi. I wówczas ludzie zaczęli bawić się w ARG, ponieważ stwierdzili, że to na pewno albo kłamstwo, albo jest napisane przez osobę, która przetrzymuje Marinę, albo przez samą Marinę, która nie ma do końca jak powiedzieć, że jest w niebezpieczeństwie z wiadomych względów. Wobec tego w tym twecie ludzie odnaleźli słowa it's lie, to kłamstwo, jeżeli przeczytamy litery wertykalnie, co jest mocno naciągane. Ponadto zwrócono uwagę na jeszcze inny tweet, gdzie Marina pisze bezsensowne trochę zdanie. Mam nadzieję, że wszyscy lubią naleśniki. Hope everyone likes pancakes, gdzie pierwsze litery tych słów układają się słowo help, czyli pomocy. A z zupełnie innej beczki zwrócono uwagę chociażby na dwie kreski, które Marina malowała na swoim policzku. Dwie błękitne kreski, które z pozoru nie wydają się być niczym alarmującym, ale można to zinterpretować w następujący sposób. Niebieska linia często może oznaczać, iż ofiara błaga o pomoc z powodu przemocy lub porwania. A jeśli są to dwie linie, oznacza to, iż ofiara jest w poważnym niebezpieczeństwie i błaga o pomoc. Jednakże problem w tym, że tak naprawdę nie, a samo zdanie o niebieskiej linii bądź dwóch niebieskich liniach tak naprawdę pochodzi z pewnego posta na Reddicie, który obecnie nie jest już dostępny i nigdzie indziej nie ma o tym mowy, więc jest to fake, moi drodzy. Innym razem ludzie prosili Marinę o chociażby zrobienie jakiegoś znaku, danego znaku, bądź dodanie danej emotki, jeżeli byłaby w niebezpieczeństwie. O dziwo, Marina dodawała dokładnie to, o czym pisali jej odbiorcy. Wszystko stało się jeszcze dziwniejsze po opublikowaniu pewnego tweeta przez Marinę, dokładnie 26 lipca. Spotkajmy się w Bethnal Garden o 6:30 rano, jeżeli chcesz pójść ze mną na te wydarzenie. Weź ze sobą przyjaciela, żeby się nie zgubić. I to już była naprawdę dziwna sprawa, bo po pierwsze w tamtym czasie cały czas nie było wiadomo, czy w ogóle Marina kontroluje swoje konto, czy robi to ktoś inny, ktoś kto miał ją przetrzymywać. Plus spotkanie w Bethnal Green o 6:30 rano było po prostu niemożliwe, ponieważ miejsce to otwierało się o 9 rano. Ponadto wówczas ludzie połączyli te okoliczności z innym wydarzeniem, które miało tam miejsce dużo wcześniej, a dokładniej w 1943 roku, kiedy to w Bethnal Green zginęły 173 osoby. No aczkolwiek jest to zupełnie przypadkowe powiązanie z wiadomych względów. W każdym razie ludzie, którzy wówczas byli mocno przewrażliwieni na temat jakichkolwiek takowych powiązań, od razu uznali, iż będzie miał tam miejsce jakiś atak terrorystyczny czy coś. Ale nie miał. W każdym razie za przykład mogą posłużyć takie screeny jak ten, gdzie autor pisze: impreza Mariny to prawdopodobnie atak terrorystyczny w Londynie. Nie idźcie tam, ona jest w Kalifornii. Ona nie ma kontroli nad tym wszystkim. Ostatecznie w tamtej chwili spotkanie nie miało miejsca, a zostało trochę przesunięte. Później Marina nagrała w ogóle film na temat tego spotkania, gdzie Marina rusza rękami w dość osobliwy sposób i ludzie porównali to do faktu, iż poruszając rękami właśnie w ten sposób jak Marina, możemy dać komunikat, żeby nie robić tego. W sensie, w tym przypadku nie iść w umówione miejsce. A później wydarzyło się coś jeszcze. Tuż przed owym spotkaniem Marina do internetu wstawia coś takiego. Fani donoszą, iż jest to filmik, który Marina wstawiła, ale szybko go usunęła, dlatego że problem jest taki, że nie do końca, ponieważ jest to wielki fake. A coś takiego tak naprawdę miejsca nie miało. I to wszystko układało się w bardzo okropną i przerażającą całość. Aczkolwiek niedługo później okoliczny departament policji zabierał głos w tej sprawie, twierdząc, iż funkcjonariusze odwiedzili Marinę Joyce, a ta jest cała i bezpieczna. I w tamtym momencie temat Marine Joyce był naprawdę mega, mega popularny, chyba najbardziej w całym internecie. I mając z tyłu głowy statement policji, a także wypowiedzi różnych znajomych, przyjaciół, a także rodziny Marine, teorię odnośnie rzekomego porwania, czytaj uprowadzenia, można od razu wyrzucić do kosza, bo coś takiego na pewno nie miało miejsca, jest to oficjalnie potwierdzone. Idąc dalej, case siniaków na jej ciele został wytłumaczony przez jej matkę, a także i przez samą Marinę w wywiadzie z Filipem DeFranco. Generalnie ta była niezdarna i przewróciła się w lesie. Dalej pojawia się temat dziwnego zachowania Mariny, a także rzekomej obecności kogoś na jej filmach, kogoś złego. W rzeczywistości miała być to rzekomo jej matka, która pomagała jej w nagrywaniu filmów, przynajmniej w tych co niektórych, a słowa help me były w rzeczywistości słowami stand like me, czyli stój jak ja, wypowiadanymi przez jej matkę, która stała za kamerą. Wobec tego, jak wyjaśnić całą resztę rzeczy?
Ano, na przestrzeni lat pojawiało się dość wiele jakichś teorii i pseudowyjaśnień odnośnie tego. Początkowo Marina, również w wywiadzie z Filipem DeFranco, stwierdziła, że to z powodów religijnych, ale dość mocno zagmatwała się w swojej wypowiedzi, więc może tego nie bierzmy pod uwagę. Aczkolwiek parę miesięcy temu ponownie wróciła do tematu, gdzie postarała się ponownie go wyjaśnić i tam opowiedziała trochę o problemach psychicznych, z jakimi mierzyła się od dziecka, przykładowo z zespołem SM. Co mogło zresztą powodować jej dziwne zachowania w tamtym okresie. Aczkolwiek kiedy tamta sytuacja dobiegła końca, popularność Mariny Joyce spadła. Ta po prostu nagrywała kolejne filmy, które mega opornie się ogląda, tak szczerze. A sama sytuacja mega ucichła, chociaż w tym 2016 roku to było naprawdę wielkie. To był chyba największy przykład masowej histerii w internecie, jaki widziałem. Norma Chris Lerch odpaliłem sobie kilka filmów na jej kanale obecnie, ale szybko zrezygnowałem z tego pomysłu, bo poczułem, że jestem głupszy o jakieś 10 IQ niż byłem wcześniej, więc nie próbujcie tego w domu. No i podsumowując sprawę Mariny Joyce, czego możemy dowiedzieć się z tej tajemnicy? Bo wiem, że uwielbiacie się bać i... Tak więc było tak. Masowa histeria w internecie, ponieważ pewna dziewczyna zachowała się dziwnie na filmach, a potem podrzucała rozmaite dziwne poszlaki odnośnie tego, że prawdopodobnie zaginęła czy coś. Później to wszystko stało się giga popularne, a później nagle przestało być popularne, jak sprawa została tak jakby wyjaśniona, ale nie do końca. Tak jak wspomniałem, Marina Joyce do tej pory nagrywa na YouTubie. Ale, że traktujmy, to nie jest content dla mnie tak do końca. No i ogólnie propos tego tematu, to chyba byłoby już na tyle. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie bądź paruwa, zostaw suba. Zostaw także kciuka w górę pod tym filmem. Nie bądź... Może sobie coś znajdziecie do tego. Wpadnij ponadto na mojego Instagrama i TikToka. Linki masz w opisie tego filmu. Już będę się żegnać. Trzymajcie się, siemano. Mówi do was Mondar, miłego ziomka. Cześć.